Dzień dobry. Chciałbym przeczytać dla Państwa fragment prozy Andrzeja Stasiuka Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Ten fragment, myślę, bardzo dobrze oddaje sytuację, w której dzisiaj jesteśmy. Po prostu mówimy, opowiadamy historię wśród zgiełku, jakiego nigdy wcześniej na świecie nie było. Bo teraz wszyscy, niemal wszyscy, możemy przemówić i żyć nadzieją, że inni nas wysłuchają. Codziennie możemy wysyłać w przestrzeń nasze słowa, nasze uformowane myśli. Pijemy poranną kawę i naciskamy klawisze. Kiedyś się modliliśmy. Teraz wysyłamy fantomy istnienia w otchłań sieci. Oto jestem, oto istnieję. Nie chcę umierać zapomniany, niedostrzeżony, niemy, niewidzialny. Taka jest modlitwa dnia dzisiejszego. Mówić, dawać znaki, rozpalać ognie na bezludnych wyspach naszego istnienia. Jestem pisarzem i opowiadam historię. Patrząc, pisząc i żyjąc, miałem wstrząsające, okrutne, a zarazem heroiczne poczucie, że wszystko zdarza się tylko raz. Trwa tyle, ile trwa. I na zawsze odchodzi. Na zawsze. Każda sekunda, każde mgnienie, każdy gest, każdy obraz. Moim refrenem, moim memento było już nigdy. Dlatego każdy dzień, każde zwycięstwo, każdą klęskę chciałem przeżywać w dwójnasób. Niewykluczone, że właśnie dlatego zostałem pisarzem. Pisanie daje po prostu szansę powrotu. Daje złudne przecież, ale jakże odurzające poczucie, że w jakiś sposób panuje się nad czasem. Że można powrócić do obrazów, zapachów, dźwięków i uczuć. Że istnieje możliwość powtórzenia minionego i minione dotyka nas podwójnie. Bo nie jest już oczywistą teraźniejszością, ale czymś, do czego tęsknimy. I oto tęsknota się spełnia. Spotykamy się, by wysłuchiwać swoich niedoskonałych, ułomnych opowieści. Nie mamy innych. Wsłuchujemy się, szukając w cudzej mowie okruchów własnego życia, będąc jednocześnie pewni, że go nie znajdziemy, że to utopia, że naiwność, że jesteśmy ślepcami snującymi opowieść o kolorach. Lecz nie można inaczej. I nie możemy też zamilknąć. Życzę Państwu i sobie, żebyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w teatrze. Do zobaczenia.